Czołem niewidzialni, dzisiaj nauczymy się robić szablony, czyli artystyczne dziury w przestrzeni. Do wykonania szablonu będzie potrzebnych nam kilka prostych rzeczy. Będzie potrzebna taśma klejąca, ja mam akurat malarską, papierową, szeroką. Nożyk introligatorski, ono kosztuje około 1,50 zł. Wałek do malowania, jeszcze jeden nożyk. Jeden wystarczy. Będzie nam potrzebny kawałek papieru, na którym jest namalowany obrazek. Dzisiaj będziemy wycinali Norenej, a także kawałek przezroczystej folii. Ja kupuję w sklepie papierniczym. To jest fragment tak zwanej koszulki. A i jakąś starą gazetę, którą podkładamy sobie, żeby nie pociąć stołu. Szablonik rozpoczynamy od tego, że obrazek, który nam się podoba, drukujemy sobie w internecie. Następnie bierzemy kawałek folijki przezroczystej. Przykładamy do obrazka, tak żeby było ten obrazek widać. A następnie przy pomocy taśmy klejącej przyklejamy folijkę do papierka. Albo papierek do folijki, co kto lubi. Bierzemy jeden z naszych nożyków. Ci, którzy muszą wkładać okulary, w tym momencie właśnie wkładają okulary. I zaczynamy wycinać szablon. W jaki sposób wycinamy? Otóż wycinamy to, co jest czarne, a to, co białe, zostawiamy. Ja zawsze zaczynam od oczu, bo jak się oczy nam źle wyjdą, no to cały szablon jest wtedy do dupy. Skąd wziąć taki obrazek? Najlepiej po prostu z internetu znaleźć jakieś zdjęcie w miarę kontrastowe. I już powoli kończymy. To, co zostało wycięte, odrywamy od... Pozbywamy się tego właśnie, co było czarne. Także o. I wycięliśmy. Napisu nie chce mi się dzisiaj wycinać, dobra? Potem wam pokażę, jak to się robi. Kiedy skończyliśmy z twarzą, odrywamy papierek od folijki i możemy już... O kurczaki! Oczko się urwało. Kuźwa. Ok, mamy folijkę, mamy wałeczek. Mamy farbę. Do malowania koszulek używamy farb do tkanin. Po prostu idziemy do sklepu plastycznego i mówimy, że chcemy farbę do tkanin. Do malowania po papierze wystarczą nam plakatówki albo tempery albo coś tam jeszcze, co tam mają akurat. Rozprowadzamy farbę po stole. Po wałeczku. Za dużo wody dałem. Właśnie też trzeba uważać, żeby nie dawać za dużo ani farby, ani wody. Zawsze można. I znowu muszę iść wysuszyć wałek. Ludzie. Dzień dobry. Dzisiaj pokażemy, jak się robi szablon. Bierzemy kartkę papieru. Bierzemy folijkę, na której przed chwilą coś tam sobie wycięliśmy. Przykładamy. I przy pomocy wałeczka. Ciągle widzę, że jest za dużo farby. Wałek jest zbyt mokry. No nic. Oczko się urwało. Jak zrobić kitowy szablonik? Poleca pan Wojciech Koronkiewicz. Smyku, smyku i szablonik Norenej gotowy. Dodać wystarczy tylko literki i wszyscy będą wiedzieli, że to Norenej. Dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia wkrótce.